Siema, tu Hylo, znowu jedziemy w fajne miejsce, jak tytuł filmu, zaraz zobaczycie. I sprawca całego zamieszania. Grekale. No i sprawca całego zamieszania, Maserati Grecale. Nowość od Maserati, SUV mniejszy na bazie Alfa Romeo Stelvio, wersja GT, czyli miękka hybryda, 300 koni. Zaraz zobaczymy, jak to właśnie jeździ, dzięki uprzejmości Maserati Pietrzak Katowice. Zapraszam do kolejnego odcinka. Samochód mega nowoczesny, mamy tu już nowoczesne multimedia. Ekran jest łamany na środku, ale to pewnie wiecie tam z innych filmów w internecie. Masa funkcji, jest samochód bardziej skompresowany. Żona mówi, że jest przytulnie, przepiękne obszycia, ale wbrew pozorom jest bardzo przestronny. Kierownica znowu na wzór tej z Alfy Julii. Fajnym bajerem jest start na kierownicy. Tutaj mamy od trybu jazdy liczniki już w pełni elektroniczne, ale nie zapomnieli o najważniejszym, czyli tym, czego mi brakuje w MC20, czyli wewnętrznym, środkowym tutaj zegarkiem. Co prawda jest również cyfrowy, ale jest i to najważniejsze. Teraz sprawdzimy, jak to sobie hula z tym dwulitrowym silnikiem. Sprawdzamy, jak jedzie. Na razie samochód w trybie sport z zawieszeniem twardym. Póki takie pierwsze wrażenie, no to posłuchajcie, coś brzmi. A nie jest to... Nie jest to V8, ani V6, ale coś tam mruczy delikatnie. Mamy tryb sport, na razie z twardym zawieszeniem. Pierwsza rzecz, co rzuciła mi się w oczy, to że mamy lekkie opóźnienie w układzie kierowniczym. Jednak jestem przyzwyczajony do bardziej bezpośredniego. Mimo mniejszej kierownicy z Alfy jest to tutaj wyczuwalne, zobaczymy później w innych trybach. Może to też być związane z gabarytami samochodu, bo w sumie jest to mimo wszystko praktycznie Stelvio, tylko w bardziej ekskluzywnej budzie. Jest bardzo wygodnie, żona tu mówi, że jest naprawdę rewelacja, jak chodzi o komfort. No i na razie co? Przyspiesza ładnie, nie jest jakiś demon mocy, ta 300 koni ładnie się zbiera, ale przez to, że siedzimy wysoko, to wydaje nam się, że jedziemy wolniej. Bardzo fajne są hamulce, trzeba przyznać, że samochód dobrze hamuje się na mocy. Sprawdzimy teraz, jak monetki. Maserati, złe tutaj szumy, bo one mają bezramkowe drzwi, robią swoje. Teraz tam. Wszystko widać, bardziej skompresowane. Czyli ci się podoba, co? Tak, podoba mi się. Teraz damy tryb komfort. Samo obroty spadły. Jedziemy sobie legalną prędkością. No i co mnie zaskoczyło, mam wrażenie przynajmniej, że ten układ kierowniczy teraz jest lepszy, jest bardziej tutaj sprężysty, lepiej reaguje. Nie jest tak sztucznie sportowy. A reakcja na gaz jest dalej całkiem niezła. Trzeba to przyznać. Widoczność jest bardzo dobra. Wydech się wyciszył zdecydowanie. Teraz jak sobie opuściłem tutaj fotel, to wcale nie mam wrażenia, że siedzę w wysokim aucie, dopiero wyprzedzając innych uczestników ruchu, jest to odczuwalne. Teraz damy tryb GT, sprawdzimy, jak się sprawuje. Grafika jest naprawdę świetna, to co było zawsze największym problemem Maserati, to aktualnie poprawili. Wreszcie tutaj jest świetna jakość tego.
w zakrętach prowadzi się bardzo fajnie, bardzo sztywno. Na razie tryb G to wydaje się najlepszy. Samochód coś tam delikatnie go słychać, a no, dźwięki podobne jak na sporcie, a mamy tutaj komfort. Jak widać, zakręty bardzo fajnie. No czuć, że samochód jednak walczy z masą w tym trybie. Możemy sprawdzić, jak utwierdzimy zawieszenie. I jest odczuwalna różnica. Nie duża, ale zawsze nie jest to mój target samochodu, ale muszę przyznać, że jest niezły. Już przy około 130 słychać szumy na włączonych radiach, to w Ghibli i w Quattroporte ten efekt słychać dopiero gdzieś w okolicy 160, oczywiście, jeśli nie mamy bitego z Ameryki. Lekko nam tu mruczy. Kierownica jest bardzo wygodna, przyznam. Najbardziej szokują te ogromne multimedia. Fuck up, drzwi są jednak ramkowe, więc widać tutaj, że mamy zegarek, ale niestety straciliśmy bezramkowe drzwi. Dlaczego? Nie wiadomo w takim razie, dlaczego tutaj nam szumi. I zaraz testujemy dalej jakość nawigacji. Tutaj już mamy połączone z Google, także naprawdę jest rewelacja. Czarna podsuwitka. Z tyłu miejsca wygląda na identycznie jak w Levante, także jest bardzo przestronnie. Fotele mają przeszycia, no i jest pięknie. To nie wiem, jak się nam otwiera. A normalnie tak, ręcznie. O, widzicie. Wszystko najprościej jak się da. Ładowarka, schowek. Tutaj mamy ogromny schowek w podłokietniku. Dwa cup holdery. Ten schowek też jest spory. Fajnym akcentem jest na przykład tutaj masa, oczywiście logo. Mamy bardzo subtelne pokrętła nawiewu. Cała deska jest pięknie przeszyta. Aluminiowe wstawki. No, pod kątem wykończenia to naprawdę jest to rewelacja. Potem będziemy oglądać go z zewnątrz. No i oczywiście charakterystyczne dla Maserati aluminiowe łopatki. Nie wiem, czy będzie słychać, bo jesteśmy przy głównej drodze. Ale muszę przyznać, na żywo samochód nie przypomina aż tak mocno Forda Pumy jak w wersji tutaj katalogowej. Na żywo naprawdę ta maska prezentuje się bardzo agresywnie. Tak jak mówię, nie jest to mój target samochodu zupełnie, bo o ile małe SUVy są dla mnie lepsze niż duże, o tyle sama koncepcja SUVa już niekoniecznie. Natomiast muszę przyznać, że robi wrażenie. Teraz na żywo bardziej przypomina Porsche. Przepiękne jak zawsze felgi z symboliką trójzębu, ogromne hamulce, dlatego ten samochód naprawdę dobrze hamuje. No niestety tutaj fuck-upem dla mnie są te drzwi bezramkowe. Mamy już nowe logo trójzębu, na szczęście jest na słupku C. To jest fajne, klameczki są elektroniczne. No i tył, który jest bardzo tutaj nowoczesny, smukły. W mojej opinii dużo ładniejszy niż w Levante. I fajny akcent, że mimo, że nie jest to kompletnie sportowy samochód, to mamy dyfuzor. Zobaczmy jeszcze do bagażnika. Bagażnik jest pojemny, klapa oczywiście otwiera się automatycznie. Nie wiem, czy jest większy niż w Ghibli, natomiast tutaj otwór załadunkowy jest na 100% dużo lepszy. Podoba się? Na trybie komfort GT reakcja na gaz jest mocno opóźniona, natomiast reakcja hamulców jest genialna.
ale na trybie sport, kiedy jedziemy z niższą prędkością, to jest całkiem przyjemnie. Zwłaszcza jeśli popatrzymy na pojazdy za nami. Dobra, zaraz sobie tu znajdziemy. Hamulce są świetne, to trzeba przyznać. Multimedia nie są intuicyjne. Trzeba przyznać, że Włosi lub Włosi Amerykanie zrobili kawał dobrej roboty. I bardzo fajne jest też nagłośnienie, trzeba przyznać. Centrum dowodzenia tutaj dachem. Zrobimy test dźwięku na sporcie w wykonaniu Karoli. Troszkę jak stary Golf GTI. Patrzcie, turbiny tutaj i silnik troszeczkę nam to stłumiają, natomiast bardzo fajnie chodzi. Na sporcie oczywiście nie włącza się nam tu system start-stop. To jest też fajne, tak, no, rewelacyjne są hamulce. To jest największe zaskoczenie tu w tym samochodzie. Ogólna bryła mi się podoba. Zaraz sprawdzę, czy nie da się tutaj obniżać tego samochodu. Zwłaszcza rewelacyjne są przednie z ogromnymi zaciskami. Ciekawe, czy w mocniejszych wersjach hamulce również są większe, czy tutaj kupno tej, czyli słabszej wersji podstawowej, będzie się łączyło z posiadaniem najlepszych hamulców. Reflektory, no to już nie ma tu o czym gadać, przepiękne. I tak na żywo, bardziej mi tu zawiewa on Porsche Macanem, może troszkę Cayennem, natomiast zupełnie nie zawiewa, znaczy no nie zupełnie, ale mało zawiewa Fordem Puma, który był oskarżany również przeze mnie. Grill na żywo jest dużo większy, jest tutaj wszystko stonowane. Zajrzymy jeszcze pod maskę, jak to wygląda. No i mamy tutaj dwulitrowego rzędowego czterocylindrowca, który mimo wyparcia się przez Maserati ma korzenie w Alfie Romeo. Nie jest to oczywiście nic złego, jest to bardzo dobry silnik, natomiast mnie osobiście szkoda, że w dzisiejszych czasach nie ma downsizingu wielocylindrowego. Przecież 6 cylindrów w 2 litrach brzmiałoby dużo lepiej i na pewno fani marki by wybaczyli, tak jak wybaczają zejście z pojemności 5 i 6 litrów do na przykład 3,8. W przypadku Ferrari nie ma tutaj problemu. Dlatego mogli się naprawdę postarać. Chociaż pokrywa zwykły plastik. Oczywiście wszędzie logo. Ale tak jak mówię, no pod maską tutaj troszeczkę nam brakuje prestiżu. Można było to zrobić naprawdę lepiej. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak jest tutaj z tyłu. Bo jeśli ktoś kupuje taki samochód z myślą o rodzinie, no to jest to ważna sprawa. Dwa cup holtery, całkiem skromny, ale wygląda na porządku podłokietnik. Szkoda, że nie ma możliwości zamykania, żeby było wygodniej. Nawiewy, jakaś tu półeczka, schowki, ale siedzenia od tyłu sprawiają wrażenie bardzo solidnych, fajne wcięcia na kolana. Przy moim wzroście jest tu bardzo dużo miejsca, zarówno na nogi, jak i na głowę. No, myślę, że osoby mojej postury przeżyłyby tutaj siedząc w trójkę, natomiast na pewno dwójka dorosłych i jedno dziecko albo dwójka większych dorosłych będzie miała dużo wygodniej. Całkiem sympatycznie, nie kochanie? Bardzo. Widoczność przez tylną szybę nawet jakaś jest, natomiast jest bardzo spora tutaj tylna półka. No i najfajniejsza rzecz, jest ogromny szyberdach. Normalnie można, no ale w środku coś słychać. Dobra, daj ten drive.
sprawimy. Już powoli wracamy. Całkiem przyjemny samochód. Ten, jak widać, test terenowy też zaliczony. Skręć w lewo, Feliksa Bocheńskiego. Tak skręcę. Właśnie. Właśnie tak skręcę. No i co mogę powiedzieć? Całkiem fajny samochód. Bardzo dobrze wykonany. No tak, brakuje drzwi bez ramek, za to mamy zegarek. Brakuje dwóch cylindrów, albo i nawet czterech, no ale to ma nam zaoferować wersja trofeo, także nic straconego. Kierownica jest wygodna, materiały pierwsza klasa, także pod tym kątem czuć, że jest to prawdziwy Maserati. Skrzynia nie mam pewności, bo się nie orientowałem, ale chyba jest inna, nie jest chyba ZF. Jeszcze zaraz sprawdzimy, jak działa na manualu. Niż na trybie sportowym. Mamy przestrzały, całkiem fajnie. Oj, to chyba się jeszcze kawałek przejedziemy w takim razie. Zmienia przełożenie szybko, z fajnym dźwiękiem. No, w trybie automatycznym, no, myślę, że tutaj docelową grupą będą kobiety albo ludzie troszkę spokojniejsi w usposobieniu. Zaraz sprawdzimy jeszcze, jak to sobie chodzi. Jeszcze raz na tym trybie manualnym na sporcie. Zawieszenie mamy na twarde, tylko się nam to zwolni. Tam, kochanie, prosto. Jak się tylko zmieni. Manualnym nadrabia, na sporcie nadrabia tutaj, że ma tylko to 300 koni. Natomiast do podróży, myślę, do zjeżdżenia Europy, to świetna opcja. O, bardzo fajnie. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko na niemieckich autostradach. Skrzynia reaguje bardzo szybko. W trybie automatycznym, no jest słaba. I powyżej tej prędkości 160 dynamika silnika nam opada. Także tak jak mówię, taki typowy samochód klasy GT do podróży z rodziną. To tutaj na pewno świetna sprawa, a resztę musicie już sobie negocjować w salonie, czy się wam podoba, czy nie. Nie mój target, ale na pewno mógłbym takiego kupić zamiast Levante. Zobaczymy, jak wersja trofeo, bo bardzo czekam, bo jak wiecie, silnik z MC20 w MC20 bardzo mi pasował, więc myślę, że w tym może to być rewelacja. Oczywiście, jeśli zachowają tutaj jego osiągi i prowadzenie. Damy jeszcze tryb GT, tryb manualny, z ciekawości, jak to będzie nam teraz działać. W trybie automatycznym tryb GT był najprzyjemniejszy, także zobaczymy, jak teraz. Biegi zmienia lżej, nie ma tego takiego szczału. Ale wydaje mi się, że jest lepszy dźwięk. Tak bardziej gardłowo idzie na trybie GT. Nie wiem, czy to jest różnica, dopytam. Czy ma to związek z jakimiś klapami, czy nie. Oczywiście zmienia płynniej przełożenia, nie ma żadnego uderzenia.
czas słychać delikatny pisk. Myślę, że to jest właśnie to mild hybrid. Cały czas mamy tryb manualny. A sprawdzimy sobie jeszcze w trybie komfort teraz. Komfort. Spała. Cały czas tak mamy tryb manualny. Redukcja następuje szybko. Zobaczymy zaraz jak wyżej, tego ja bym zwolnił trochę pasa. Dziś niestety piątek, więc jak w każdym mieście. Zmiana na wyższy w manualnym nie ma sensu w ogóle, w trybie komfort. Równie dobrze możemy jeździć w automatycznym. Zmiana jest bardzo przeciągana. No i oczywiście czuć, nie wiem czy to widać, jak samochód płynie, jest bardzo, zawieszenie jest bardzo miękkie, natomiast prowadzi się w dalszym ciągu fajnie, stabilnie. Ale jednak wracam do GT. Delikatnie lepsza reakcja. I skrzynia też reaguje szybciej. Już nie takie jest wrażenie. A teraz dla porównania znowu sport. Odczucia dźwiękowe są słabsze niż przy niższych. Jeszcze zmienię tam. Ok. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ale do 120-130 na godzinę. A na resztę dyskusji zapraszam w komentarzach albo na moim blogu. Oczywiście kolor blue emocjonalny najważniejszy. No i zapraszam do subskrypcji. Ciao. Ale z tych dwóch na pewno wybrałbym. Dzięki.